Halo, witam. Jestem Marcisław, wy jesteście wy? A oto jest Gothic 2. Bo tak, nie graliśmy jeszcze w Gothic 2. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. W ciągu długich lat swojego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna. Ale ten poleciał gościu. A wróg działał szybko i bezwzględnie. Z powodu przedłużającej się wojny gospodarka Królestwa Myrtany pogrążała się w coraz większym kryzysie. Rozwiązaniem tego problemu miało się okazać zwiększenie kontyngentu górników na wyspie Korinis. Przestępców skazywano na przymusowe roboty w otwartym więzieniu, nazywanym potocznie Górniczą Doliną. Tymczasem, aby przerwać aktualny impas na froncie, król wysłał całą potęgę swojej morskiej floty, chcąc jednym sprawnym uderzeniem uniemożliwić podbój niezwykle istotnych wysp wschodniego archipelagu. Niestety, admirałowie królewscy źle ocenili sytuację, a orkowie okazali się równie sprawnymi wojownikami na morzu, jak i na lądzie. Flota Myrtany w ciągu kilku godzin wylądowała na dnie oceanu, a cenę tej porażki miała ponieść stolica regionu, pobliska wyspa Archolos. Chcąc zachować kontrolę nad regionem, król nakazał konfiskatę każdego statku mogącego przemieścić wojska na front, w tym całej floty gildii kupieckiej Araxos. A każdy zdolny do walki obywatel, niezależnie od stanu majątkowego, miał wkrótce zostać wcielony do armii. To wszystko jedynie zaogniło i tak bardzo napiętą sytuację na wyspie. Archolos zaczyna wrzeć od wewnętrznych konfliktów, wynikających z dużego zróżnicowania mieszkańców, a z każdym dniem na wyspę docierają kolejne fale uchodźców. Tymczasem na małej wyspie Londram dwóch braci szykuje się do ucieczki na Archolos. Nie mam pojęcia, co mogę zrobić z tym okienkiem. Jeżeli ustawię, żeby się filmiki skalowały, to nadal jest takie malutkie, ale za to to będzie plus. Tam na górze w rogu się ustawia zamiast na środku ekranu. Tak, to był plus. Może mógłbym jeszcze obniżyć rozdziałkę. Myślałem, że to już koniec, ale to jeszcze nie jest koniec. Animacja zamykania oczu. Dokładnie, to jest nasz znany goticzek. Goticzek 2 na modyfikacji Kroniki Myrtany. Archolos. I zanim wejdę do gry, bo nacisnąłem wprowadzenie, jestem prawie pewien, że dokładnie ten sam filmik przywita nas na naciśnięciu nowej gry. Dlatego nie będę się wstrzymywał i po prostu to nacisnę. Jeszcze Kroniki Myrtany są drugą z tych dwóch dużych modyfikacji, które powstawały, jedna z nich cały czas powstaje. Ta... Już nie do końca pamiętam, jak to szło, ale Kroniki Myrtany są odłamem od projektu Dzieje Korinis. I tak dokładnie jest. To tyle, co pamiętam. Zacznijmy nową grę. Jesteś pewien? Kurde, nie do końca. Nie no, chyba jo. Całkiem ładnie to wygląda. Mamy trochę zmieniony interfejs. Systemy lepiej działają o wiele. Nigdy nie grałem w Gothica na modach. Dłużej niż 5 minut, bo mi się mody strasznie szybko nudzą.
A też nie modyfikowałem Gotika, żeby go jakoś Królestwo usprawnić Brytany do... zjednoczone. Dobra. Żeby usprawnić jego działanie. Dlatego pierwszy raz gram w Gotika w 1600 na 900 P. Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? W oknie bez Słyszałem, ramek. Kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Szczur. Archolos. Pogadaj zresztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Paski życia są też zmienione. Miałem nadzieję, że paski życia będą identyczne jak w Gotiku pierwszym i drugim. To by mi się ładnie komponowały z ramką. Well, ciekawe jak wygląda ramka. O, całkiem ładna. Przenieśli? Nie. Jest pasek... jest doświadczenie. Jest poziom, rozdział. Doświadczenie i punkt nauki, ale też na sam dół nam jeszcze dodali pasek postępu, levela. Taki bardziej graficzny, żeby się lepiej rozeznać. Spoko rzecz. No. Jest tu szczur. Czy jak nacisnę tutaj guzik, to... Wiecie co, może nie będę próbował jeszcze się bawić. Nieważne. Jest szczur. Mam pod tym samym guzikiem co ruszanie łbem w Gotiku, włączenie i wyłączenie nagrywania, więc trochę się boję nacisnąć. Z tego co pamiętam, mogę to zmienić. Znaczy, jak mam wciśniętego numlocka, to włączam, wyłączam nagrywanie. Jak mam go wyłączonego, to obracam łbem. Tak to działało wcześniej, tylko to było dość dawno temu, więc mogę tego nie do końca pamiętać. Nieważne. Ważne jest to, że to jest szczur zwykły. Nie olbrzymi szczur, tylko zwykły. Wielkości chrząszcza i pełni tutaj rolę chrząszcza. Wow. Słyszałem... Chciałem powiedzieć samo dobre o tej modyfikacji, ale nie, jest taka jedna osoba, która ma bardzo duże problemy z zakończeniem, przez co ja niestety już znam plot twist, ale miejmy go w dupie. Nie mówmy o nim. Hej. Nie jest ważny. Cześć, nazywam się Marvin. Jak się tu... Cholera. Gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie, niezupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Czyli jesteśmy na statku uchodźczym. Podróżujemy z biednego... Jak się ta wyspa nazywała? Lardos? Do Archolos. Lordan? Coś na L na pewno. Mam to w dzienniku. Nie mam tego w dzienniku. Pomysł z dziennikiem nie był taki zły, przynajmniej mam czym zająć głowę. Według Jorna już niebawem dotrzemy na wyspę Archolos. Oby jego plan z odnalezieniem wuja wypalił. Póki co może spróbuję poznać bliżej naszych towarzyszy podróży. Wstyd się przyznać, ale... Nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek zaglądałem do dziennika, żeby cokolwiek wyczytać z niego informacyjnego. Może raz. Wypadałoby chyba to zacząć robić, bo... To jest Gothic, ale... Taki, którego kompletnie nie znam. Strasznie dużo nowych assetów, jak te skrzynki z ziarnem. Albo ta tutaj kobita, która mogłaby wyleźć na górę, powietrza trochę łyknąć, to by jej pomogło z nudnościami. Cześć, jak leci? Źle. O Jezu, ale uśmiech. Pierwszy raz płynę statkiem i nie daję już rady. Bez przerwy tylko kołyszę i kołyszę. Niedobrze mi. A co jak wpadniemy na skały? I zatoniemy? Nie umiem pływać! Jak wtedy sobie poradzę?
To, co się dzieje z jej szczęką, może być problemem z rozdziałką. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest po prostu taka emocja. Subtelna jak w L.A. Noir, ale okej. Wszystko będzie dobrze. Już to widzę. Ta łajba na pewno pójdzie na dno i skończy w brzuchu morskiego potwora, albo jeszcze gorszego paskudstwa. Może piranii? Nie pocieszyłeś, nie ma co. W sumie to nie miałem za bardzo zamiaru. Chciałem tylko... W sumie to nic nie chciałem. Skrzynia? Zapiszmy. Zapisaliśmy. To jest daleko. O Jezu. Ale fajna animacja. Złoto i pochodnia, prosty nóż. Ładny taki, takie trochę tanto. Ale też taki trochę nóż do masła. Coś pomiędzy. Wykorzystywany do pracy łuczarskiej. Wrażenia sieczne, wymagana zręczność. W ogóle idziemy pod zręczność. Penetrację pancerza, A to coś nowego. I szczerze, całkiem przydatnego, bo w gotyczku pancerz był dość ciekawą rzeczą. Na tyle ciekawą, że jak nosiliśmy dość mocny pancerz, to nie dało się nam zadać w ogóle obrażeń. Czyli dokładnie tak samo jak w starych RPGach. To by znaczyło, że gotyk był starym RPGiem. A to by znaczyło, że ja też jestem stary. Cześć. Skąd płyniesz? Z Kornis. Pewnie dziwi cię, dlaczego opuściłem najbardziej bezpieczny region w Królestwie, ale... No. To długa historia. Najwspanialsze miejsce. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim dobijemy do brzegu. Prawdę mówiąc, to... po prostu uciekam przed służbą. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii, bo według niego tylko w ten sposób stałbym się prawdziwym mężczyzną. Chciał, żeby mnie zwerbowali. Muszę zrobić wszystko głośniej, bo muzyka leci ładna. Ale wygląda na to, że nie jestem też głupi. Wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego i proszę. Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie, a chluba królewskiej floty leży sobie na dnie morza. Kto wie, czy gadałbym teraz z tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front. Nowy wpis pod pokładem. Lista naszych współ... Z tego gadania zgłodniałem. Zgaduję, że nie masz przy sobie żadnego mięsa, co? Nie. Niestety nie. Gdybyś znalazł jakieś mięso, to przynieś je do mnie. Okej. Okay. Powiedziałem, mam nadzieję, że... Dziesięć doświadczenia. Szczur. Surowe mięso szczura. Wygląda i pachnie paskudnie. Lepiej tego nie jeść. Minus 5 do zdrowia. Ryba, torebka pieprzu, był opis, z Wysp Południowych pewnie. Torba przyprawy o mocnym zapachu, przydatna do gotowania, wystarczy na wiele potraw. Czyli nie. Rozumiem, że w takim razie może być po prostu flavor text, ale może jest tutaj system craftingu żarcia? Tak jak istnieje system craftingu... eliksirów i broni w podstawce? Miałoby to sens. Byłoby całkiem możliwe. Ryba. Jeden z podstawowych składników diety mieszkańców wschodniego archipelagu. Sporo rzeczy dostało tekst. Sól. Sól wydobywana z kopalni królewskiej na Archolos. Przydatna do gotowania. Wystarczy na wiele potraw. Dokładnie to samo co przy pieprzu, ale no, pieprz i sól. Nikt nie ma problemu, że grzebie w rzeczach. Nie żeby mnie to powstrzymało, czy coś. Jest, przygotuj posiłek, usmaż mięso, preferencje gotowania. Preferencje? Dowolne warzywo? Okej, będzie się tym trzeba zainteresować. A ja znowu przerwałem w trakcie. Idziemy pod zręczność.
Niedawno sobie przechodziłem Goticzka drugiego pod zręczność, tak jak zawsze chciałem, i okazało się, że to jest całkiem OP sposób na przechodzenie gry. Zwłaszcza, że zręczność jest dość wymagana przy wielu questach. Poczułem się tak jak w Risenie drugim. Risen drugi był tą grą, która była bardzo fajna pod zręczność. No może poza walką. Walka pod zręczność była obrzydliwa. Usmaż mięso. Mogę usmażyć mięso szczura? Mogę. Wszystko. O, jak ładnie. Usmażyłeś surowe mięso szczura. Chciałem usmażyć usmażone mięso szczura. Znaczy chwila. Nieważne. Trzeba użyć się receptur, żeby robić posiłki zrozumiewalne. Zapiszmy, zanim dam mu to mięso. Mam przy sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Miałem zrobić głośniej, co nie? Zjeść? Przecież to obrzydliwe! O, cholera. Od tak dawna nie jadłem mięsa. Ciągle tylko ten czerstwy chleb. Mam też rybę. Mam pewien pomysł. Przywalę ci w mordę. Masz tu prosty przepis. Spróbuj połączyć te wszystkie składniki na kuchence. Może wyjdzie z tego coś zjadliwego. Oez! Ja próbowałem być szybszy niż prędkość. Da się otworzyć te drzwi? Da się. Oezu. Dobra, nie patrzeć się w tę stronę. Fajnie, że taki system istnieje. Nikt mi nie mówi, żebym odłożył broń. No w sumie co ja tym nożykiem mogę zrobić, podłupać se w zębach. Znam się na otwieraniu zamków. A to znajome. Słyszałem kiedyś. O, tu są jeszcze dwa szczury. Mam nadzieję, że ten jeden mi nie był potrzebny, że trzy wystarczą. Gra trochę dziwnie chodzi. W sumie nie jakoś specjalnie dziwnie, ale trochę. Ta beczka nieotwieralna. Można się położyć w kojach? Nie, szkoda. Z Kazimiem pogadamy zaraz. Przepis? Szczur na patyku. 35 punktów trafień odnawia. Rozumiem. Laga, dwa smażone mięso szczura, sól, torebka pieprzu. Aha, to ja dobrze zrobiłem, że usmażyłem to mięso. W takim razie usmażę jeszcze wszystkie. A widzę, że jest jeszcze lepiej, można w ogóle usmażyć całe mięso. Bez rozdrabniania się na gatunki. Posiłek szczur na patyku. A dlatego mogłem grzebać w śmietnikach. A zrobię dwa. A co mi tam? Jeden dla kolegi i drugi dla mnie. A to jest... O, dziennik się pokazuje, co zrobiliśmy. Można też powtórzyć od razu. Nie odłożyłem telefonu. On jest tak blisko mikrofonu. Kurde, przepraszam. To nie jest zbyt głośno, ale musi nam wystarczyć. Ja czasem nie mam tego ściszonego w mikserze. Aż zobaczę. Trochę długo się zapisuje na dysku SSD. Gdzie jest myszka? Okej, okay, więc tak będziemy się bawić. Użyjmy pada. A jest goticzek ściszony do jakichś 60%. 80. Powinno być dobrze. Masz ziołuś. Twoje zdrówko. Mam twoje szaszłyki. Wolę nawet nie myśleć, z czego są zrobione. Ze szczura. Sprawdźmy, jak smakują.
Masz tu przepis na mięso ze szczura. Smakuje. Wolę nie myśleć, z czego jest zrobiony. Z naciskiem na prawie. Tak czy inaczej, miło było wrzucić coś ciepłego na ząb. Nie mam nic cennego w ramach nagrody. Mogę dać ci jedynie jeden z moich autorskich przepisów. I miejmy nadzieję, że gdy już dotrzymy na Archolos, będziesz miał okazję go wypróbować. Kotlet grzybowy. Wow. Zrobiłbym sobie kiedyś coś takiego. Ostatnio próbuję robić z wieprzowiną coś innego niż tylko schabowy, bo już kurde z schabowym to wiecie jak jest. Odpowiedź brzmi nudno. Zwłaszcza ja nie lubię jak mięso się gotuje pod panierką. Takie łykowate wtedy wychodzi. Jak podróż? Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsie, a zwrócę cały obiad. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z Wysp Południowych. To kawał stąd. O. Czego szukasz na Archolos? To, co robię, to moja prywatna sprawa. Nie mam w zwyczaju żalić się obcym, dlatego wolałbym, żeby tak pozostało. Okej. O, ej, co? Jest sprinting? Czy mi się wydawało? Może mi się wydawało? Wydawało mi się, że odpaliła mu się inna animacja. Nieważne. Znowu zapisik. Pogadamy z każdym. Zabijemy wszystkie szczury. Może wbijemy level? No raczej nie. Warsztat. Warsztat? Strzały robi. No, to całkiem nawet spoko, bo w sumie nie dało się robić w poprzedniej w normalnych goticzkach łuków, kurz, strzałów, bełtów, kosturów, a miecze się wykuwać dało. Topory też. Hej. Hej. Jestem Marvin, a ty? A ja jestem waszym strażnikiem. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem. Okej. Spodziewałem się, że... dostaniemy może jakiegoś questa na stworzenie paru strzał. No ale nie. Nie wszystko musi być tutorialem, co nie? W grze chwilę zajmuje przeliczenie doświadczenia, które zbieramy. Jakby latała na Unity czy czymś. A przecież działa na Zenginie, najlepszym silniku zaraz po Genomie. W sumie Genom nie był aż taki zły, bo na Genomie poza Gothiciem trzecim lata też pierwszy Lizen, a pierwszy Lizen jest całkiem przyzwoicie zrobioną grą. Hej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej, gdybyś zostawił mnie samego. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. Co cię trapi? Powiedz mi, wierzysz w bogów? Ostatnio jak mi taki jeden mag przypierdolił kulą ognia, to ciężko było nie wierzyć. Wiara od zawsze była dla mnie ważna. To bardzo rozsądne z twojej strony, ale też nie rozumiem takich pytań w świecie, kiedy w którym bogowie są namacalni. Muszę cię rozczarować. Bogowie nie słyszą twoich próśb i z pewnością nie odpowiadają. Przeżywasz kryzys wiary? Wiara to nic innego jak kłamstwo, powtarzane w kółko przez ludzi bojących się ciemności. Dziękuję za wysłuchanie. Miło czasami podzielić się z kimś swoimi troskami. Trzymaj, to taki drobiazg jako upominek. Kto wie, może ci się kiedyś przyda. Ja już nie zamierzam bawić się magią. Zwłaszcza, że jest otwieranie zamków, a zaklęcie. O, jakie śmieszne. Weźmy ten kotlet grzybowy. No, 25 życia, 20 many. Fajnie. Znaczy, będę używał raczej albo do jednego, albo do drugiego. Nie spodziewam się, żebym potrzebował do obu naraz. Potrawa często zajadana przez biedniejsze partie społeczeństwa. O, to dlatego chciałem go zrobić, bo jestem biedakiem.
którego nie stać na porządny kawałek mięsa. To schab nie jest porządnym kawałkiem mięsa? Rozumiem. Worek mąki, torebka pieprzu, osełka tłuszczu, dwa ciemne grzybki. Ej, w tym przepisie czegoś brakuje. A już rozumiem, dlaczego to jest kotlet grzybowy. On jest zrobiony z masy grzybowej. Opanierowanej mąką. A, dobra, teraz to ma sens. Fabio. Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk chcesz? Może? Spokojnie, tylko pytałem. To ja już sobie pójdę. No i prawidłowo. Cierpię przez niedobór piwa, więc jestem nerwowy i nie potrzebuję na głowie takiego smarka jak ty. W ogóle wyobrażasz to sobie? Te gnidy z góry nie dały mi ani łyka gorzalczyny podczas całego rejsu. Mnie tym bardziej. Patrząc na takiego wymoczka jak ty, to wcale im się nie dziwię. Kiedy ja zrobiłem ten zapis? Jaki ładny... Rozpierdol. W sumie spojrzałem najpierw na te wieże, no ładnie, potem brama też ładna, ale tutaj most jest całkiem rozwalony, tutaj reszta muru też. Rozumiem. Hej. Spadaj! A, było już gadane. Z Ursem też? Nie. W sumie, ile kosztuje to zaklęcie? A, 1 many na sekundę. Neutralne, inwestycyjne. Że co, że im więcej byłoby potrzeba zręczności na otwarcie skrzyni, tym więcej many weźmie? Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk chcesz? Coś mi się wydaje, że ktoś powinien dać ci lekcję dobrych manier. I tym kimś będzie taki herlak jak ty? Masz jakiś problem? Ja? Skądże? Ale twoja wygadana buźka zaraz będzie miała. Oj, chopie, może i cierpisz na brak piwa. Dobrze, tak, trzymaj. Ale zaraz będziesz cierpiać na nadmiar żelaza. O ty kurde. Dobra, początek był średni. O, tu już ładniej. Chociaż trochę kolorystyką to przypomina, no, górniczą dolinę bliżej. Ale też niektóre z tych elementów wyglądają jak Skyrim, a jak widzę Skyrima, to chce mi się żygać. Jeszcze raz. Tym razem będzie dobrze. I ty masz jakiś... Ja? Wcale nie było dobrze. Mocniej! Mocniej! Dobrze, tak trzymaj. Nieźle, całkiem nieźle. Mogę go opierdolić? Pogrzebacz. Oż ty kurde, a wstał szybko. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Leż mi tutaj, pietruszka. No kurde. No jak fajnie. Czym ja się kurde cieszę? Urs? Tak, to bardzo typowe. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Teraz dłużej leżał. Mój łeb. Czego ty jeszcze chcesz, gów... mały. Okej, spuściliśmy chopów pierdol, jeszcze na tym zarobiliśmy.
pietruszkę. Składnik gotowanych potraw, ulubione warzywo młodych nowicjuszy. Czemu? I tu leci jakiś sprośny żart, którego nie do końca łapię. Sporo tu jeszcze jest ludzi, a mamy już pół godziny na liczniku. To wcale nie jest moja wina. Znaczy, jest, ale nieważne. Okej, to i zapiszemy na dzisiaj i dalej ruszymy w kolejnym, gdyż ten jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajki, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochani dzieci Boże, siema. Co jest? Ej. A, czyli numlock działa. Mogę ruszać łbem i nie zatrzyma nagrania. Warto wiedzieć.